Pandemicznego snu budzą się kina, a wracają z bardzo ciekawym repertuarem. To wszystko dzięki zniwelowaniu przez rząd obowiązujących obostrzeń. Kino Zachęta Skleczewa również otwiera swoje drzwi. Wracamy. Pierwszy seans dzisiaj. Ostatni seans zagraliśmy 4 listopada, więc trochę czasu minęło. Już dzisiaj w piątek 12 zapraszamy o godzinie 15 na bajkę turu w pogoni za sławą. Ta sama bajka będzie dzisiaj, jutro i w niedzielę, czyli 12, 13, 14 o godzinie 15. Wszystkie dzieciaki zapraszamy, zapewniamy dobrą zabawę. A dla ludzi, którzy kochają mocne kino, proponujemy dzisiaj, w piątek, w sobotę, koreański film Izbaw nas od złego. Jest to obraz twórców nagrodzonego Oscarem filmu Parasite. Także zapraszamy. Film dla ludzi o mocnych nerwach. Dzisiaj w piątek, 12 lutego i w sobotę, 13 lutego, godzina 17 i 19. .00. Warto zauważyć, że kino przez ostatnie kilka lat było nieczynne. Sprzęt, będący na wyposażeniu zachęty, był już przestarzały, przystosowany jeszcze do wyświetlania filmów na taśmie. W kiepskim stanie był również sam budynek kina, przede wszystkim i jego dach. W szafach gminnych znalazłem projekt na modernizację tego kina bagatela za 4,5 miliona złotych, no ale stwierdziliśmy, że niestety no, naszego samorządu gminy nie stać na to, żeby tak potężne pieniądze wyrzucać na modernizację kina, więc przystąpiliśmy do tego, aby robić to w systemie gospodarczym. No więc zakupiliśmy używane fotele z innego kina, które akurat było modernizowane, zostały wyprane, jak Państwo widzicie, no tak naprawdę nie może się absolutnie do niczego przyczepić, wyglądają fantastycznie, no i tak krok po kroku przystępowaliśmy do modernizacji, do, do kompleksowania Remontu tego kina. Jeszcze się pochwalę, udało nam się zdobyć 222 tysiące złotych z ministerstwa na zakup najnowocześniejszej kinotechniki, czyli ekran, projektor, rzutnik. Więc, drodzy Państwo, to jest kino trzywymiarowe. No więc tak naprawdę wkroczyliśmy w końcu w XXI wiek. Niecały milion złotych to koszt całkowity inwestycji, z czego prace budowlane i wykończeniowe zamknęły się w kwocie 450 tysięcy złotych, a pozostała kwota została przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu. Po generalnym remoncie kino w Kleczewie będzie. Będzie cieszyło wszystkich miłośników wielkiego ekranu. Nasze kino ma 147 miejsc. No, yy, musimy zachować wymogi i reżimu sanitarnego, więc możemy zaprosić na każdy seans połowę widowni. Dlatego też uruchomiliśmy taką naszą yy, infolinię, gdzie każdy chętny może zadzwonić i zapisać się, chociaż osoby, które nie zadzwonią, mogą przyjść, spróbować. My mamy nadzieję, że już miejsc wolnych nie będzie, ale wszystkich zapraszamy. Przed nami walentynkowy weekend. I właśnie specjalnie na tę okazję kino przygotowało wyjątkową ofertę dla wszystkich zakochanych. Serdecznie zapraszam, więc wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy Kleczew, aby pojawić się w kinie, odwiedzić nas no i zobaczyć bardzo ciekawy repertuar. Przed nami weekend walentynkowy. Przygotowaliśmy specjalną niespodziankę, więc serdecznie zapraszam. Zapraszamy zakochane pary na specjalne pokazy filmowe. Za wcześnie i after 2. Dwa przeboje kinowe dla zakochanych. Jeśli kochasz, to zaproś, przyjdź, zapłać, obejrzyj. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo widzów, kino zadba o przestrzeganie wszelkich rządowych zaleceń.